Witam Was serdecznie, sobotnia dogrywka. Nie będę się specjalnie rozwodził na temat skandalu, bo tak to trzeba nazwać w przypadku Madrimov Soro, jeśli nie widzieliście, króciutko. Oczywiście spróbuję to zrobić jutro albo pojutrze, podejrzewam, że bardziej w poniedziałek, szerzej walka w Taszkencie, bardzo ważna dla jednego i dla drugiego, gong w 9 rundzie, natomiast zupełnie nie przeszkadza to Madrimovowi bić ciągle dalej, sędzia nie przerywa, sędzia z Hiszpanii 6 i 7 ciosów bezpośrednich dostaje Soro, walka ogłoszona, zwycięzca przez TKO Madrimov na bank, to będzie walka powtórzona, tak jak mówię, na ten temat szerzej, podobnie jak szerzej na temat zwycięstwa jedynego mistrza świata obecnie w zawodowym boksie, który ma komplet wygranych przez KO, czyli oczywiście Artur Beterbiev kontra Brown. 9 runda, rozcięte czoła, krew się leje, wygrywa przez KO Beterbiev. Natomiast są znaki zapytania co do Beterbieva. Te 36 lat było widać w walce przeciwko Brownowi, a to wszystko oczywiście później. Jedna rzecz, której nie zrobiłem w zapowiedzi wczoraj, a powinienem, czyli biorę to na klatę, to jest brak zapowiedzi walki Alantes Fox kontra David Morel, ten czy genialny kubański bokser, wiemy, że był mistrzem świata juniorów, najlepszy na Kubie, zaledwie 23 lata, brylant, połowa albo wszystkie stacje, stajnie promocyjne Stanów Zjednoczonych się od niego biły, trafił do Premier Boxing Champion, zaledwie 5 walk, walczy z Alantesem Foxem, ma ten tytuł WBA mistrza w super średniej, natomiast to jest jeden z tych 6 tytułów, nie ma żadnego znaczenia, w każdym razie chłopak ma 5 walk, broni tytułu, mając 5 walk i mając 23 lata, przeciwko Alantesowi Foxowi, to w Minneapolis jakieś 5,5 godziny jazdy ode mnie samochodem, który na przykład przegrał na punkty z Demetriusem Andrade'em, także to nie jest tak, że Morel dostaje jakiegoś tam frajera zupełnie z boku. Nie, nie. To jest poważny pięściarz. Ja nie mówię, że to jest poważny pięściarz, nie wiem, z pierwszej piętnastki wagi super średniej. Nie jest. Natomiast tak samo nie jest David Morel mistrzem świata WBA wagi super średniej, bo nie jest. Kto jest, to doskonale wiemy. Natomiast talent, który absolutnie trzeba śledzić. Jeśli znajdziecie gdzieś jakiegoś fajnego streama do tej walki, absolutnie będziecie mieli jeszcze czas, bo dzisiaj się dzieje tyle, że w ogóle głowa boli, to absolutnie polecam, absolutnie warto, tak samo jak absolutnie warto zobaczyć dzisiejszą walkę Dereka Chisory, wrzucam w tym momencie fotkę, wyglądał znakomicie, taki jakiś grubawy trochę jest tutaj na tych zdjęciach i z tego, co pokazują nam statystyki kolega Parker, czy to wystarczy, zobaczymy. Natomiast walkę koniecznie trzeba dzisiaj zobaczyć, przypominam, na DAZN. No i teraz po odhaczeniu tych rzeczy, o których zapomniałem powiedzieć, czyli Morel kontra Alantes Fox, o których chciałem powiedzieć, czyli co się zdarzyło w nocy, o czym powiemy szerzej. Tak jak mówię, podejrzewam, że w poniedziałek, bo na niedzielę mam dla Was niespodziankę, która będzie miała dokładnie godzinę, znaczy prawie dokładnie godzinę, prawie 20 rund z moim rozmówcą spędziłem, pamiętacie tą serię, którą niektórzy lubili, niektórzy nie, pod nazwą 20 albo 15 rund, kiedy godzinkę sobie gadamy z poważnymi ludźmi ze świata boksu, coś takiego już jutro, natomiast już dzisiaj po galach. Od razu mówię tak, które walki oglądałem. Ja jestem jednym z tych old school, którzy mówią o walkach tylko, które widzieli. Oglądałem walkę z gali Tomka Babilońskiego, oglądałem walkę Syrowatki i oglądałem walkę Rutkowskiego z Kiwiorem. No i widziałem 3 ostatnie, da się zrobić, jedna na telewizorze, gala, druga na laptopie. Wszystko się da zrobić jak się chce. Ktoś mi na vlogu napisał, chyba nienormalnie, tylko oglądają jeszcze polskie gale. Wiadomo, ja jestem nienormalny, więc oglądam obie naraz. To jest podwójna nienormalność chyba według tego standardu. Natomiast z gali z Wyszkowi oglądałem 3 główne walki wieczoru, czyli Balski, Stryciu i Mateusz Tryc. Tak to wygląda. Zacznę od Tomka Babilońskiego, bo to się chyba wcześniej zaczynało, tak nawet na pewno. Michał Syrowatka kontra Dekicz.
Michał Syrowatka nie powinien walczyć tak już od dwóch walk. Tak mi się wydaje, że to już ten czas się skończył. Ja w tym momencie już znam te głosy, na czymś trzeba chleb zarabiać, jakoś trzeba zapewnić rodzinie lepsze życie. Natomiast no, przychodzi taki moment, w którym ta rodzina musi zadbać o ciebie. Przyjaciele powinni zadbać o ciebie, pomóc tobie w tym lepszym życiu. Bo prawda jest taka brutalna, nie każdy może być journeymanem. Michał Syrowatka journeymanem być nie może od tego szokującego dla świata boksu europejskiego. Zwycięstwa z Robbie Davisem przez KO minęło wiele lat i jak wszyscy widzimy, z Michała Syrowatki nie zostało kompletnie nic, poza rekordem. Sprzedawanie tego rekordu może się skończyć tym, że nie będzie mógł w niczym pomóc nikomu Michał Syrowatka, dlatego że po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, nie trzyma ciosu. Wszystko, co dochodzi, robi szokujące wrażenie na Michale Syrowatce. Zresztą to było widać po zakończeniu tego pojedynku, kiedy w trakcie odczytywania werdyktu, to ja nie jestem pewien, czy on wiedział, że on jest na ringu. Nie jestem do końca przekonany, czy Michał wiedział. Można mieć serce wojownika, natomiast co ci z serca wojownika, jak nie będziesz mógł normalnie funkcjonować? To chyba jest w tej chwili ten już etap. Niektórzy mogą mi w tym pojęciu powiedzieć, a popatrz na paru naszych, jak na przykład Rafał Jackiewicz, którzy są znacznie starsi, którzy mają 30 więcej walk i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy może być Rafałem Jackiewiczem. Journeymanem też trzeba umieć być. Jedną rzecz, którą musisz mieć, to musisz mieć łeb ze stali, będąc journeymanem. Wiemy, że łba ze stali Michał Syrowatka nie ma. Fajny chłopak, nawiasem mówiąc, ten ściągnięty do teamu Tomka Babilońskiego, Dekic, naprawdę bardzo ładnie, szósta walka, trzecie zwycięstwo przez KO, ładnie składa te ciosy. Wygląda na to, że ma pojęcie. Zobaczymy, może to jest ta droga, no bo widzimy tą drogę polskich promotorów różnych, albo w stronę Kuby, albo w stronę naszych jednych sąsiadów, albo w stronę drugich naszych sąsiadów. No to jest dosyć przykre, no bo to jest brutalna prawda, polega na tym, że skoro sięgamy wszędzie indziej, to znaczy, że nie ma nikogo u nas, czyli w Polsce. Taka jest prawda, no bo inaczej się tego nie wytłumaczy. Ja jestem w 100% pewien, że koledzy, którzy ściągają z Knockout, czy Rocky, czy każdej innej grupy, ściągają zawodników zagranicznych, woleliby mieć swoich, naszych. Wiadomo, że woleli, ale widocznie ich nie ma. No widocznie ich nie ma, skoro tak jest. Nawiasem mówiąc, będę obserwował rozwój tego chłopaka. Oczywiście za wcześnie cokolwiek mówić, 6 walk i zwycięstwo nad Syrowatką niewiele znaczy. Rutkowski kontra Kiwior, czyli z jednej strony czysty bokser, z drugiej strony zawodnik MMA i to dobry zawodnik MMA, który boksem się bawi, dodaje sobie to. Trzeba trochę zarobić, lubię się bić, dlaczego nie? Taki jest Rutek, wszyscy to wiemy z MMA, wszyscy to widzieliśmy w boksie. Na papierze taki Kiwior to powinien ustawić Rutkowskiego, w którym rogu chce i po prostu go wyboksować, nie dać sobie nic zrobić, natomiast no, kariera Damiana Kiwiora przebiega tak, przebiega i czy on tą walkę przegrał? Przegrał, no chyba przegrał, no bo jeśli znacie moje podejście, ja zawsze patrzę w stronę tych ciosów, które dochodzą do tych mocniejszych ciosów, które robią wrażenie. Ja nie widziałem jakichś tak, ani jednego ciosu, może jeden albo dwa Damiana Kiwiora, który zrobił jakiekolwiek wrażenie na Rutku, zupełnie nie widziałem. Natomiast tutaj kontrowersja była, dwa uderzenia głową. Dla mnie nie ulegało wątpliwości, że ja nie powiem, że zrobił to specjalnie, natomiast chciał tego, no inaczej, chciał to specjalnie. Nie ma w tym vlogu jakiejś szarej strefy. Dla mnie specjalnie uderzył Kiwior głową Rutkowskiego. Absolutnie specjalnie. Moja opinia, jeśli się mylę, sorry, natomiast zupełnie oglądając to 10 razy na powtórkach, wyglądało, że dążył do tego kontaktu, wiedząc, że ta głowa jest rozcięta. No absolutnie dążył. Tak to wyglądało. Jeżeli tylko tak to wyglądało, to Kiwior ma nie farta. Natomiast zrobiąc tak zwany eye test, czyli co my widzimy w stosunku do tego, co zawodnik mówi, no to wyglądało, że ten kontakt był sprowokowany, to przynajmniej słowo ze strony Kiwiora. Natomiast ważniejsze jest to, o czym mówiłem wcześniej, może nie ważniejsze dla tego rozwalonego oka Rutkowskiego, natomiast ważniejsze jest to, że nie może być taka sytuacja, w której wykształcony
jako pięściarz zawodnik wygrywa, przegrywa z kimś, albo walka jest w miarę równa z kimś, kto boks traktuje dodatkowo. No to nie może tak być. To po prostu jest niemożliwe. Brawa dla Rutkowskiego, podejrzewam, że będzie się dalej bawił w ten boks. Natomiast ważny będzie tutaj też matchmaking, no bo pięściarz, który miałby bardziej zimną głowę, no by tam te ataki Rutka, no takie dosyć szalone i w stylu MMA, to by tylko prostymi ciosami go trzymał na odległość i by to by ciężko się skończyło. Natomiast te, jak będzie dobry matchmaking, to pewnie go zobaczymy. To tyle jeśli chodzi o galę Babylon Promotion. Przeskakujemy do walk, które odbyły się w Wyszkowie. No, trzeba wziąć tutaj poważny oddech. Zacznę od tyłu, czyli od tej pierwszej walki, którą widziałem, która szybko okazała się, że była bezwzględnie najlepszą walką tego wieczoru. Myślę oczywiście o pojedynku Balski kontra Nowopaszyn. Nie wiem, 100 bezpośrednich ciosów na głowę? Podejrzewam, że tak. Nie liczyłem. Nie ma kompu boksu w Polsce, a fajnie by było. Mówię o ciosach, które lądowały na głowie Nowopaszyna. 100 power punches na głowę. W tym podczas tych rund. Mi się wydaje, że spokojnie tyle było. Natomiast gdyby było 60 na głowę i 40 na korpus, to Nowopaszyn by nie dociągnął. Dlatego, że jedna rzecz, o której ja dosyć często mówię, bo mam wrażenie, nie wiem, czy wiem, że polscy trenerzy oglądają walki zagraniczne, więc zwróćcie uwagę, jak wiele walk kończy się ciosami na korpus. Chociażby ta, która była wczoraj w nocy pomiędzy Brownem i Pederbierem, skończyła się po ciosie na korpus. Natomiast w Polsce cały czas bicie na korpus to jest nie jakaś kara, albo nie wiem, ktoś się naoglądał filmów z Tysonem i ja muszę mu łeb urwać. Nie musisz mu łeb urwać, możesz mu przy okazji urwać łeb. Możesz go załatwić każdym innym ciosem. Jestem przekonany, że Balski, który stoczył fajną walkę, naprawdę fajną walkę, Balski się staje takim pięściarzem, znaczy nie staje, bo to widzieliśmy, które oglądanie jego jest fajne. Naprawdę jest fajne. Adam Balski fajnie się go ogląda. Natomiast gdyby bił na dół, to ja jestem w 100% pewien, że zamiast, tak jak mówię, jakby nie było 100 na łeb, tylko 60-40, to by tą walkę skończył, no bo ustalmy. Łeb możesz mieć jak koń, który można bić kijem baseballowym, znamy takich pięściarzy, natomiast dostaniesz dobry cios na wątróbkę, dostaniesz splot słoneczny, to cię nie ma. No bo Paszyn nie wyglądał na jakiegoś gościa, który ma six-pack tutaj, no wyglądał, no niespecjalnie. Doły. Adam, lubię jak walczysz, doły, pamiętaj o tym, równie dobrze możesz skończyć gościa strzałami na doły, naprawdę możesz. A poza tym jak dostanie 10 razy na dół, czy 15 razy na dół, to tą rękę opuści i będziesz mógł czyścić ten cios trafić. Proste, naprawdę to nie jest skomplikowane. Natomiast walczył fajnie, napisałem na Twitterze, 100% się z tym, sam ze sobą się zgadzał. Nie ma, no, w porządku, Garnek to ma pojęcie. Słuchajcie, jakby była walka Nowopaszyn kontra Wach i pieniądze dostaje ten, który tylko gościa znokautuje, to 3 dni by się tłukli, bo to co Nowopaszyn przyjmował, to były petardy. Mini dyskusja powstała między komentatorami Piotrkiem Jagiełło i Januszem Pinderą, czy zatrzymać sędzia powinien, czy nie, kiedy tam Balski tłuk Nowopaszyna. Nie, jak widać nie. Mieliśmy wiele ostatnich przykładów, kiedy lepiej poczekać te 10 sekund, czy 5 sekund. Czy no więcej to nie, 2 minuty jakby kogoś tłukł, to nie, ale 10-15 sekund można spokojnie poczekać. Są przykład tej walki, czy ostatniej chociażby walki, którą widzieliśmy na poważnej arenie Madison Square Garden, kiedy wydaje się, że wszystko już jest rozstrzygnięte, a tu jeszcze mogą być fajne rzeczy. No tutaj fajnych rzeczy nie było, bo Balski od początku do końca wygrał i ciekaw jestem co dalej. W dalszym ciągu przyjmuję, natomiast fajnie się go ogląda. Doły, proszę cię, Adam, doły. Pomyśl o tym. Albo apel do polskich trenerów. Panowie, pokazujcie, jak można kończyć. No, miliony przykładów z ostatnich 2 tygodni. Jak można wygrać, bijąc na doły. Największe rozczarowanie w wieczoru to w ogóle, no nie, to chyba największe rozczarowanie miesiąca. To jest Stylisiu Sulecki. Znaczy bez względu na to, jak ja bym był rozczarowany, to na pewno jestem mniej rozczarowany niż Maciek Sulecki. Jestem w 100% pewien, znam Maćka, charakterny gościu, zresztą udowodnił to, mówiąc zaraz po walce, że jest taki Sulecki na światowych ringach.
nie ma czego szukać, to jest 100% prawda i tak jak mówię. To moje rozczarowanie to jest, podejrzewam, zero w porównaniu z rozczarowaniem Maćka Sulęckiego, który zawalczył fatalnie, absolutnie fatalnie. Ja rozumiem, że miał przerwę, natomiast walczył z gościem z drugiej klasy, a on jest z ósmej. No tak to wyglądało. Ja podejrzewam, że różnica wagi między panami w dniu walki to było 10 kilo plus. Spokojnie, spokojnie. Tak jak mówiłem, El Masudi nie jest z tej kategorii wagowej. Wyglądał jak młodszy brat Maćka Sulęckiego, który skacze do niego po kredki, a ten mu te kredki zabiera. Natomiast ja myślałem, że te kredki zabierze mu w dwie rundy. Natomiast po trzech rundach dwie rzeczy, które Maciej Sulęcki ma na światowym poziomie, to jest timing i dynamika, przejście z obrony do ataku, umiejętność wyprzedzania ciosu. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy nie było. Pierwsze trzy rundy jeszcze w miarę były. Natomiast było widać od początku, to nie trzeba było czekać na tą czwartą czy piątą rundę, kiedy El Masudi nagle się obudził i mówił, no ja jestem co prawda z trzeciej klasy, on jest z ósmej, ale on jakiś wątły dzisiaj jest. I zaczął atakować, co w ogóle jakbym, jestem pewien, że jakbym rozmawiał z Maćkiem Sulęckim przed tą walką i powiedział, słuchaj, on będzie cię atakował od czwartej rundy i szedł z tobą na wymiany, to Maciek by się zaharczał ze śmiechu. To znaczy by powiedział, okej, bardzo proszę, no ta pierwsza wymiana go nie ma. Prawe ciosy El Masudi dochodziły, nie wiem, z 15 przyjął takich. Ktoś mi napisał na Twitterze, że dobrze, że nie walczył że nie wziął tej walki Maciek Sulęcki z Mungio, bo by mogło być źle. Słuchajcie, jakby Maciek Sulęcki wyskoczył w tej formie na Mungię, to Maciek Sulęcki byłby na ringu 45 sekund. Bo pierwszy strzał Mungii i nie ma walki. I koniec po walce. To pierwszą osobą, która to wie, to jest Maciek Sulęcki. To brzmi może surowo, natomiast mówimy o gościu, który stoczył wyrównane rundy. Różnica dwóch rund punktowych była z pięściarzem, który jest szósty na świecie w rankingu WBC. El Masudi jest 212 w kategorii niżej. Przez sekundę pomyślcie. Szósty WBC na świecie. Elita wagi średniej kontra 212 w kategorii niżej. Bardzo szybko musi wrócić na ring, żeby się przekonać Maciek, gdzie stoi w tej chwili. Absolutnie nie ma w tej chwili żadnego sensu dla niego jakiekolwiek wyjazdy. Słyszeliśmy o tych propozycjach, które były składane pięściarzom zagranicznym. No parę tych nazwisk, które padło, to całe szczęście, że oni tych walk nie przyjęli. Absolutnie całe szczęście, bo ja absolutnie nie dam sobie powiedzieć, że o, trudny, niski, szybki, zaskakiwał El Masudi. Każdy, kto taki argument wrzuca, powinien sobie dać spokój z boksem. Bo na tym zasadzie można wytłumaczyć kompletnie wszystko. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mówili, jak jest. Maciek, oby jak najwcześniej jakaś gala była zrobiona, na której możemy zobaczyć ten skok. Bo tak jak on sam powiedział, czy miał rok przerwy, czy miał 2 lata, czy miałby 10 lat przerwy. 10 to już ja dodaję od siebie. To na takiego gościa jak El Masudi, z tymi warunkami fizycznymi, z tym, co ty umiesz jako pięściarz. Bo ja zakładam, że Maciej Sulęcki tego nie zapomniał. No to bierzesz, wciągasz go nosem, wychodzisz i jesteś na kolacji 10 minut po rozpoczęciu walki, no bo ta walka nie może trwać dłużej, no ale trwała. Także czekamy na następny występ Maćka Sulęckiego. Troszeczkę rozczarowany Mateuszem Trycem, dlatego że Mateusz Tryc z tym Macielem, który przyjeżdża przegrywać, ale nie przez KO. Przypominam, od 2018 roku to była 9. kolejna porażka Maciela. Wszystkie na punkty. Taki model biznesowy jest. Przegrywam, ale nie na punkty. Jestem tak zwanym testerem. No dobra, testerów się daje na szóstej walce, na walce, kiedy nikt jeszcze nikogo nie ma na sali, a nie main event. Natomiast trochę mnie zawiódł, dlatego że ciągle to samo widzę, jeśli chodzi o Mateusza Tryca, bo to jest solidny boks, tu niby z jednej strony niczego się nie można przyczepić, ale ja oglądam Mateusza Tryca wczoraj i oglądałbym Mateusza Tryca 2 lata temu, to bym nie zauważył żadnej różnicy. To jest dokładnie ten sam gość, bijący takie same kombinacje, bijący w takim samym tempie, do czego zmierza, do czego łatwo się przyzwyczaić, jak jesteś rywalem. Dokładnie tak przyzwyczaił się do tego Maciel, który stwierdził nagle w ostatniej rundzie, że może zaczniemy tutaj normalnie walczyć. Prawdopodobnie doszedł do wniosku, że w sumie za 50 sekund jest koniec walki. Fizycznie to ja tą walkę już na pewno wytrzymam, więc dlaczego nie, możemy się troszeczkę pobić. Chciałbym zobaczyć, kiedy przyjedzie pięściarz walczyć z Mateuszem Trucem, który pomyśli tak od pierwszej rundy.
no bo wtedy będzie ten prawdziwy test. Tak więc troszeczkę zawiedzony, jednostronny sposób walczenia Mateusza Trysa, tak jak mówię, solidny, ale nic więcej i nic się w jego boksie nie zmienia. Tutaj trzeba by chyba czegoś ekstra, nie wiem. Taka jest moja opinia. Tak jak mówię, no, nie możemy się do niczego przyczepić, natomiast no, patrzymy, jak wygląda ten boks przez duże B, nawet nie przez duże, to przez średnie B. I wiemy, jak ci pięściarze walczą, wiemy, jak się poruszają, wiemy, jaką mają siłę ciosu i tak dalej, i tak dalej. No tego niestety brakuje. Słuchajcie, to by było na tyle. I nie obawiajcie się, że za chwilę Stryciu nagra jakąś komend, że idzie mnie natrzaskać. Znam się ze Stryciu zbyt długo. I wiem, że jest zbyt poważnie podchodzącym człowiekiem do boksu, żeby to jakiekolwiek były dyskusje co do tego jego występu, bo chyba żadnych dyskusji na ten temat nie ma. Ja Was pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu. Tak jak mówię, ciągle się dzieje, jeszcze dzisiaj Morel, Chisora, El Zurdo kontra Gonzalez, 42 Zurdo, boks szalony, ale to już jest jeden z tych końcowych weekendów, także nacieszmy się tym boksem, kiedy możemy, czyli teraz. Trzymaneczko, na razie.